Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika po południu. Jest z nami redaktor Marek Król, publicysta, komentator, znany doskonale widzom telewizji Republika. Witam serdecznie. Serdecznie witam telewizów i pana redaktora. Panie redaktorze, chyba Donald Tusk znowu się wściekł. Tak przynajmniej można sądzić po zdjęciu na okładce tygodnika Newsweek. Ma jakąś taką wyjątkowo wściekłą twarz. Tytuł tego jego wywiadu: zdrada albo głupota. Niektórzy się śmieją, że to po raz pierwszy Donald Tusk coś szczerze powiedział. Tak, czytałem podpisy już wczoraj, że to jest synteza właściwie osobowości Tuska. Zdrada z głupotą pomieszana. No, widzę, że jakąś taką ma trudną wyrazie minę. No, widać, że potwornie cierpi za miliony, które otrzymuje na tym stanowisku, jakim teraz piastuje. Myślę, że Donald Tusk jest takim złym policjantem używanym przez Angelę Merkel, bo strofuje nieustannie Fidesz i Viktora Orbana, po czym Orban przyjeżdża do Berlina i obejmuje go Angela Merkel, która nie ma ochoty na konfrontacyjne zderzenie z Orbanem, ponieważ Fidesz jest bardzo potrzebne Partii Ludowej i bez Fideszu, mimo że tych pogróżek kieruje coraz więcej Donald Tusk wobec Fideszu, to i tak Fidesz nie zostanie usunięty z grona partii ludowych. Ale w tekście wywiadu, w treści wywiadu Donald Tusk się bardzo martwi, bo mówi, jesteśmy w punkcie dramatycznie niebezpiecznym dla Polski. Chodzi oczywiście o groźbę weta wobec unijnego budżetu. No tak, przypomnę w tym momencie, że dwa lata wcześniej, i to jest cytowane w telewizji TVP Info i nie tylko, wypowiadał się krytycznie na temat tego mechanizmu uzależnienia wypłat unijnych od praworządności, twierdząc, że to będzie instrument polityczny, etc., etc. No i jak widać, po dwóch latach zmienił gwałtownie zdanie, ale to jest tak zwana mądrość etapu, która występuje od tego typu polityków, więc kiedy to było dla niego niekorzystne, czy kiedy mógł się wypowiedzieć własnym głosem, no to stwierdził to, co stwierdził. Natomiast w tej chwili pompuje maksymalnie stanowisko niemieckie, używając do tego wszystkich posłów totalnej targowicy, jak nazywa pewnych europosłów Jacek Sariusz-Wolski, ja się z nim zgadzam. Totalna targowica teraz zjechała się do Warszawy, organizuje konferencję i straszy nas, co nas spotka, jak zawetujemy ten budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski był kiedyś ministrem do spraw europejskich, chyba można śmiało powiedzieć, że jednym z największych euroentuzjastów. To bardzo charakterystyczne, że chyba się dosyć rozczarował, bo też i ujawnił opinię prawną służb prawnych Rady Europejskiej, no, miażdżącą dla tego typu mechanizmu warunkowości. To równie dobrze taką opinię mógłby, nie wiem, Zbigniew Ziobro napisać o takiej treści. No, problem polega na tym, że ta opinia została ukryta przez dwa lata. O czym to świadczy? No właśnie, jeżeli została ukryta, to rodzi się pytanie cui prodest, w czym interesie to było to ukrycie dokonane, i myślę, że nasz wzrok musi się skierować w kierunku Berlina, ponieważ ta opinia, potem jest następna, również niekorzystna, wykazuje, że absolutnie traktaty unijne nie przewidują wprowadzenia tego typu mechanizmów. Jest to naruszenie traktatów, złamanie traktatów. I rodzi się takie pytanie, szanowni telewizowie, panie redaktorze, jeżeli byśmy ujawnili tego, który to ukrył, to zadam takie pytanie, co z praworządnością w samej Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, a więc w jądrze, że tak powiem, Unii Europejskiej, która niewygodne opracowania ukrywa, natomiast lansuje, powiedziałbym, takie prawo powielaczowe rodem z Bantustanu, gdzie w zasadzie, no dobre było to porównanie, kiedy mówiono, że to rozporządzenie właściwie pomija traktaty europejskie, które są swego rodzaju konstytucją, i stawia to tak jakby zarządzeniem czy ustawą zmieniać w Polsce i w innym kraju
konstytucję. No to jest po prostu totalny bantustan prawny i mi się wydaje, że wspomniany Cezary Wolski, który doskonale zna przewia Unii Europejskiej i faktycznie on pracował intensywnie przy wprowadzaniu Polski do Unii Europejskiej, on najlepiej wie, jak się robi tą kiełbasę prawną w Unii Europejskiej. Zresztą bardzo krytycznie skomentował to, co się w tej chwili dzieje. To nie ma żadnych podstaw prawnych. Jest to po prostu pałowanie prawa unijnego przez najsilniejszych, czyli Niemcy. Redaktorze, no właśnie, no i co z tego, że to z prawem nie ma nic wspólnego, z traktatami nie ma nic wspólnego. Jak wiadomo, że w tych rozgrywkach politycznych prawo siły jest tym pierwszym prawem. No właśnie, jakie my mamy argumenty w tym sporze? Czyli odpowiadając Barreją, można powiedzieć, nie oddamy panu płaszcza, co nam pan zrobisz. A no właśnie. Myślę, że no i tutaj jeszcze dodałbym do tego wystąpienie zaskakujące Izby Niższej Parlamentu Holenderskiego, który domaga się, żeby Polskę postawić przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak dalej, czyli kanonada jest zewsząd. Myślę, że tych użytecznych idiotów, którzy działają w interesie Niemiec, sojusznicy opłacanych jest znacznie więcej, ale nie wolno się dać złamać. Bardzo trafnie. Chyba to nasz premier porównał tą sytuację do układu monachijskiego, panie redaktorze, który, jak pamiętamy, był takim gestem życzliwości Hitlera wobec tych krajów, które, czyli Wielkiej Brytanii, Włochy, tam były i Francja, Chamberlain i Daladier, jak poprzecie rozbiór Czechosłowacji, bez udziału notabene Czechosłowacji, no to wam zapewniam pokój. No i co wtedy było? Pokoju nie było, a Winston Churchill to bardzo trafnie skomentował, że mieliście do wyboru wojnę albo łajdactwo. Wybraliście łajdactwo, a wojnę i tak będziecie mieli. I tak się stało. To pytanie jeszcze o to, bo mówiliśmy, jakie mamy argumenty siły, ale eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski mówi, że z prezydencją niemiecką to już nie warto rozmawiać, bo oni się zachowali nielojalnie. No rzeczywiście, siadając do stołu, to taki podstawowy warunek tego, żeby usiąść, no to jest jakiś taki no, zaufanie do siebie, a tutaj, no ale z kolei Niemcy, wielka siła, czy rzeczywiście możemy tak sobie nie rozmawiać z prezydencją niemiecką? No, Antoni Soleniński mawiał, że nie siadam do gry w karty z tym, który w czasie gry zmienia asa w szlemika, i tak zrobili Niemcy, zrobili jeden wielki przekręt, prawdę mówiąc. Trochę na ten przekręt nabrał się Orban, i nasz premier, no wierząc jednak, że w tym gronie panują jakieś tam zasady przyzwoitości. Otóż nie wolno mieć zaufania do Niemiec. Skądinąd przypomnę takie słowo, panie redaktorze, z mojej młodości często w Poznaniu używane, oszwabić. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta takie słowo, oszwabić. Pamiętam, Powstało ono w XIX wieku i łamie ono, niszczy mit tak zwanej rzetelności prawnej Niemiec, które bardzo często wykorzystywały siły, łamały prawo. Tu chodziło o Szwabów, rzecz jasna, którzy się osiedlali na terenie Wielkopolski, nie tylko, którzy po prostu znani byli z różnych przekrętów prawnych. Więc przypomina słowo oszwabić i my zostaliśmy oszwabieni przez prezydencję niemiecką, o czym mówi Sariusz-Wolski, bardzo dopinnych słowach. I mi się wydaje, że chyba ktoś, kto złamał pewne zasady, no, warto poczekać na prezydencję Portugalii. Ja bym tutaj na zbyt wiele nie liczył, ponieważ zawsze patrzę na pozycję państwa pod kątem ich zadłużenia i nie jest w najlepszej kondycji Portugalia, mówiąc eufemistycznie. Ale moim zdaniem może spowolnić pewien proces, zatrzymać go, a Niemcom będzie łatwo wtedy zwalić wszystko na biedną Portugalię, powiedzieć, nam się nie udało wprowadzić tej zasady praworządność za pieniądze. No to trudno, to no, Portugalczycy się dali złamać. Mi się wydaje, że w tym kierunku pójdzie cała gra. Ale a propos Niemiec, to dzisiaj przypada 50. rocznica, dzisiaj czy wczoraj, 50. rocznica podpisania traktatu pomiędzy Polską a Niemcami. Wtedy, pamiętamy, w Warszawie był kanclerz Willy Brandt, klękał przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego.
Jak jest z tym polsko-niemieckim pojednaniem? Bo ja mam wrażenie, że Niemcy tak klękają bardzo chętnie, mówią, że tu stoimy przed wami boso i przepraszamy bardzo, a potem zaraz biegną majstrować jakiś Nord Stream 2. Dokładnie tak mi się wydaje, że my jesteśmy wrażliwi na tego typu gesty, które nic nie znaczą, nie mają żadnego przełożenia na realną politykę. Willy Brandt zrobił teatr, myśmy się strasznie podniecali. Notabene było to przed pomnikiem getta warszawskiego, więc oddał ten hołd części tragicznych ofiar. Ale przypomniałem sobie w ostatni czas Hermana Hesse, który dostał za Wilka Stepowego Nagrodę Nobla, który nigdy po wojnie do Niemiec nie wrócił, twierdząc do końca swojego żywota, że Niemcy faszyzmem się nie rozliczyli z nazizmem. I on do tych Niemiec nie chce więcej wracać. I chyba miał rację, bo tak to jest. Myśmy uwierzyli tą fikcję rozliczenia Niemiec z przeszłością. Nic bardziej mylnego. Ja też pamiętam swoją rozmowę z Günterem Grassem, który ma swoje, że tak powiem, zasługi wojenne, natomiast też twierdził, że Niemcy są na tyle niebezpiecznym narodem, że powinny być rozbite, powinny podlegać landyzacji, ale o tym w następnej rozmowie, panie redaktorze. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem telewizji Republika, dziękuję. Programu Republika po południu był redaktor Marek Król, publicysta, komentator. Za chwilę program Nie daj się epidemii. Porozmawiamy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.